ta władza słucha ludu, swojego oczywiście, ale go słucha. Na barierkach przed Pałacem Prezydenckim w zamierzchłych czasach 8 lat rządów PO-PSL nogę złamał pan poseł Pięta bodajże. Oni naprawdę byli z ludem, tak? Dramatyczna różnica. Dramatyczna, naprawdę. W tym takim uchu i tej wrażliwości, którą się ma na to czego chce lud. Oczywiście mi ciarki po plecach chodzą, bo ten lud żąda mojej między innymi krwi.